Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wymienić pompę w pilarce 445. Jesteście zainteresowani? Zapraszam do oglądania. A jaką pompę? O, dobra, jeszcze raz. No. Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wymienić pompę w pilarce Husqvarna 445. Jeszcze raz. Oleju! Jeszcze raz. Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wymienić pompę oleju w pilarce Husqvarna 445. Jesteście zainteresowani? To zapraszam do oglądania. Mamy już na naszym kanale film o takiej operacji. No niestety jest słabej jakości i ponawiamy ten materiał, także zobaczcie dokładnie, jak to się robi. W tym przypadku wymieniamy pompę oleju z nie ze względu, że w ogóle nie podaje, natomiast dlatego, że słabo podaje olej. Odpędzamy sprzęgło. Na jednym z filmików jest pokazane, jak odkręcić sprzęgło, nie mając do tego adaptera. Wciągamy ślimak. Odkręcamy osłonę karteru. Pasuje to wszystko wyczyścić przed złożeniem. Tu mamy pompę oleju. Wałek i cylinder. W tym przypadku do wymiany będzie cylinderek, bo wałek jest w porządku, nie ma żadnych uszkodzeń. I raczej ta część stalowa nie zużywa się tak jak aluminiowa część pompy, tak? Powodem zużycia nadmiernego cylinderka może być stosowanie niewłaściwego lub zanieczyszczonego oleju. Mamy jeszcze filtr oleju, ale on nie wyłapie odrobinek metalu. I najczęściej tak się dzieje, jeżeli ktoś stosuje olej przepalony, w którym są właśnie takie drobinki. Są takie przypadki, że wymienimy pompę oleju. Znaczy my w serwisie akurat nie, ale ktoś może wymienić i okaże się, że dalej nie smaruje. Co może być przyczyną? Brak kołka ustalającego pompy. Kołek ustalający, który odpowiada za pracę pompy. Tutaj mamy rowek, który jest na mimośrodzie. Ciężko może to zauważyć, bo to jest nieduże wychylenie, natomiast powoduje taki ruch pompy. I ona wtedy tłoczy właśnie tą końcówką, która się obraca. Jeszcze dodatkowo pracuje jak na zasadzie tłoka. Więc tak, w pompę wkładamy. Jeżeli mamy zdrową pompę i kołek ustalający jest na miejscu, no to powinno smarowanie wrócić do normy. Natomiast jeszcze mamy jedną usterkę, która może być, znaczy usterkę smarowania, zupełnie inne objawy. Czyli w momencie, kiedy zalewamy pełen zbiornik oleju, przez chwilę nam pompuje wszystko ładnie i po jakimś czasie przestaje. Luzujemy korek, znowu przez chwilę podaje i znowu przestaje. Wtedy odpowiedzialny jest odpowietrznik zbiornika oleju, który jest umiejscowiony tu, kositeczko. Jeżeli będzie zabite całe trotami, jakimiś nieczystościami, no to niestety, ale nie ma jak powietrza doprowadzić do zbiornika oleju i nie będzie się wymieniać, w zasadzie uzupełniać zbiornika powietrzem, zastępując olej. Wyczyścimy to i wszystko powinno znowu wrócić do normy. Dobra, to składamy. Odrobinę oleju na łożysko. I tu w tym przypadku mamy zużyty bęben. Wymienimy go od razu przy tej operacji, bo i tak trzeba go wymienić. Jest po prostu kompletnie zużyty. Zakładamy nowy na kółku pływającym. Zwróćmy uwagę, żeby nam trafiło w ślimak ząbkami.
Gotowe. Pamiętajmy zawsze, żeby w zbiorniku znajdował się olej, bo jeżeli go nie będzie i praca na suchej pompie też spowoduje jej zużycie. Wiadomo, to są elementy, które trą o siebie, kiedy jest jakiś dystans w postaci oleju, dotarcie jest znikłe, natomiast brak oleju powoduje zużywanie. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. No i cóż, to tyle. Pozdrawiam.